I witam w kolejnym nagraniu. Dzisiaj cofniemy się w czasie. Jak widzicie, mam uruchomione coś bardzo archaicznego. Nie wiem, ilu z was zna i widziało ten symulator, ale jest to Microsoft Flight Simulator, tyle że w wersji 5.1. Jest to wersja, która ukazała się w roku 1995, czyli 25 lat temu. I była to w sumie ostatnia wersja dedykowana na platformę DOS. Kolejna wersja, tak, pojawiła się już na Windowsa 9.5. A tutaj mamy stareńkiego, DOS-owego Flight Simulatora. I tutaj możemy sobie zajrzeć w informacje o symulatorze. Tak, jest to wersja 5.1. To jest polepszona wersja 5.0 oczywiście. 5.0 ukazała się z kolei w roku 93. Czyli po 2 latach poprawiono ten symulator i wydano 5.1. A to głównie też za sprawą tego, że wyszły procesory Pentium i tutaj Microsoft postanowił zoptymalizować ten symulator pod właśnie Pentium oraz oczywiście usprawniono grafikę. Inne rzeczy raczej bez zmian względem wersji 5.0. Tak? Ilość samolotów ta sama, dźwięk ten sam. Zobaczmy sobie najpierw, co o tym symulatorze pisała ówczesna prasa. Kiedyś, jak jeszcze w Polsce nie było internetu, bardzo popularne były czasopisma komputerowe, takie jak kultowy Secret Service czy też Gambler. I tu mam właśnie numer ze stycznia, pierwszy numer z roku 94. I na stronie 24 tego czasopisma mamy recenzję tego symulatora, tylko że w wersji 5.0. Czyli trzeba podkreślić, że to jest ta pierwsza wersja, nie 5.1. No i ta wersja 5.0 zawiera gorszej jakości bitmapy, ale ogólnie jest to tak bazowy ten sam symulator. I zobaczmy sobie fragment, co tutaj pisał autor o pseudonimie Virus. Może tutaj przeczytam ten fragment. Microsoft Flight Simulator 5 jest czymś pomiędzy grą a programem, a poważnym programem. Charakteryzuje go w miarę niska cena i dobry stopień realizmu. A ostatnia wersja jest dużym krokiem naprzód. Po raz pierwszy w serii FS widzimy inne samoloty oraz cysterny na lotnisku. Chyba nie do końca, chyba w czwórce też były inne samoloty. Same samoloty są tak dopracowane, że nie ma żadnej, ale to żadnej wątpliwości, że to co widzimy przed sobą to na przykład Cessna, a nie trumna z dechą przybitą w poprzek. Tarcza śmigła naszego samolotu zmienia wygląd w miarę przyrastania obrotów silnika, podwozie chowa się, stery ruszają. Miejscami widać nawet góry, oczywiście również cieniowane. Do wyboru mamy aż 4 różne statki latające. To, że jest aż, no to też niestety bym polemizował. Jest to tylko 4, jeżeli chodzi na przykład o wersję poprzednią 4.0. Tam było dużo więcej samolotów. Nie wiem, czy nie z paręnaście. Były tam też jakieś eksperymentalne, ale był na przykład Boeing 747. Tutaj żadnego liniowca niestety nie mamy. Ale dobrze, wróćmy do czytania. Czyli tak, do wyboru mamy aż 4 różne statki latające, których zachowanie naprawdę jest różne. A co najważniejsze, program wykorzystuje grafikę SVGA w podwyższonej rozdzielczości, co daje lepszą widoczność oddalonych obiektów i znacznie ostrzejszą, bardzo realistyczną tablicę przyrządów. Rozbudowane menu umożliwia ogromny wybór opcji sytuacji, kontroli i konfiguracji okien z widokami, eliminując konieczność wkuwania klawiszologii. Program daje też możliwość zapisania się na lekcje z prawdziwym instruktorem, z prawdziwym w cudzysłowie, który nauczy wszystkiego od kołowania aż po akrobację. Innym cukierkiem jest możliwość wykorzystania przez program czasu systemowego. 10 rano to 10 rano i tak dalej. Osobiście jednak szybko z niej zrezygnowałem z obawy przed UFO. Większość mojego grania odbywa się koło północy. Zaletą jest też możliwość połączenia się z kolegą przez modem, a ponoć nawet współpracy z nową wersją programu kontroli lotów Tracon. Tutaj zakończę, tutaj dalej autor pisze pewne porady dla początkujących. Tutaj dalej mamy wymienione wady tego symulatora. I na przykład taką wadą jest, że nie ma holowania szybowca. Na przykład tak, tutaj trzeba było się wzbić innym samolotem w powietrze i dopiero w locie przełączyć się na szybowiec i można było szybować. No i że grafika jest wolna nawet na procesorze 486. Kolejny program zrobiony na wyrost.
czyli oczywiście krytyka wymagań sprzętowych, ale to już chyba normalna rzecz dla symulatora lotów od Microsoft. Zawsze te wymagania sprzętowe były wysokie. No i samoloty, tak, mamy Cessna Skyline i opis tych samolotów, Learjet, Schweizer i Sopwith Camel. No i zobaczmy sobie tutaj noty. Mamy grafikę 100%, czyli bardzo, bardzo wysoko. Najwyższa nota, dźwięk 70 tylko i miodność 90. Ogólnie można powiedzieć, że dobre noty. Tu mamy informację, że gra mieściła się na dwóch dyskietkach. I zajrzyjmy sobie jeszcze do Gamblera, numer 5, rocznik 94. I tutaj na stronach 19, 20 i 21 mamy dosyć obszerny artykuł pana Przemysława Wnuka. I zobaczmy sobie, co też tutaj pan Przemysław pisze. I tu już mamy tłustym drukiem. Uwaga, miłośnicy latania. Jeżeli jeszcze nie kupiliście do swoich komputerów płyt 4, 8, 6, 33, Local Bass i Wzwyż, to macie dobry pretekst. Nowa wersja ulubionego, bo jedynego w swojej klasie symulatora jest już w zasięgu ręki. Niestety nawet szczęśliwi dotychczas posiadacze komputerów 3, 8, 6, DX40 muszą powiedzieć pas. Tak, tutaj warto podkreślić, że jest to procesor taktowany zegarem 40 MHz. DX to była wersja, prawdziwa wersja 32-bitowa, bo była później jeszcze wersja budżetowa SX, która była taka pseudo 32-bitowa, to znaczy procesor był 32-bitowy, ale magistrala zewnętrzna, szyna zewnętrzna była jednak 16-bitowa. Tak, a tu mamy wersję DX, czyli w pełni 32-bitową. Program co prawda chodzi na słabszych maszynach, ale w miarę precyzyjny pilotaż jest wtedy możliwy tylko na szybowcu w trybie, tak, poziom detali bardzo rzadki. Także na dzień dobry mamy informację o horrendalnie wysokich wymaganiach sprzętowych tego symulatora, jak na tamte czasy oczywiście. Zobaczmy sobie dalej, przeczytam kawałek. Poprzednia wersja tej gry, Flight Simulator 4, pojawiła się bardzo dawno temu, w 1989 roku i spowodowała istną rewolucję. Zastosowany w niej matematyczny model zachowania się samolotów w powietrzu umożliwiał skonstruowanie dosyć realistycznego symulatora, który pozwalał zasiąść za sterami własnego cywilnego samolotu wszystkim tym z nas, którzy mają w najbliższych planach zakup samolotu dla rodziny, ale chcą na razie na sucho wypróbować, czy będzie on spełniał ich wymagania. No nie wiem, czy tutaj autor żartuje, czy trochę odleciał, bo ja na przykład nie planuję kupno samolotu dla rodziny. Tym bardziej, jak ktoś lata, nie wiem, jumbojetem czy Airbusem w symulatorach, to chyba też nie z zamiarem kupna tych samolotów. Czytajmy dalej. Po instalacji programu, który zajmuje skromne dwie dyskietki, wolne miejsce na twardym zmniejsza się tylko o jakieś 900 kB. No rzeczywiście jest to bardzo mała ilość zajmowanego miejsca. Chyba nawet jak na tamte czasy. Wersja podstawowa obejmuje 5 obszarów na terenie USA. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, dwa krajobrazy, San Francisco i okolice Seattle, południową część Niemiec i północną Francję. Można latać następującymi samolotami: Sopwith Camel, Cessna Skyline, Learjet oraz szybowcem Schweizer. Jak można się spodziewać, program wyprodukowany w 1993 roku różni się nieco od swojego poprzednika z czasów, w których 386 była hitem i marzeniem instytutów naukowych. Programiści opracowali całkiem nową grafikę, która, co tu dużo gadać, jest fantastyczna. Zamiast starych jednokolorowych wieloboków można włączyć wypełnianie i cieniowanie wszystkich obiektów, a nawet powierzchni Ziemi. Tak, czyli tutaj po raz pierwszy pojawiły się tekstury nakładane na obiekty, na budynki, na Ziemię. Te tekstury w wersji 5.1 zostały jeszcze ulepszone, jeszcze bardziej to wygląda na teksturę. Tam jednak tutaj w wersji 5.0 te tekstury były ubogie w jakieś tam różne elementy i dekoracje. Ale dobra, jedźmy dalej. Z drugiej jednak strony, jak mawiał Tevye Mleczarz, jest to klasyczny Bioware. Po ustawieniu maksymalnych parametrów obrazu staje się on dosyć skoczny, nawet na bardzo szybkich komputerach. Jedynym pozytywnym wyjątkiem, o który zresztą aż się prosiło w poprzedniej wersji programu, jest decha rozdzielcza. Do tej pory nikt z użytkowników pewnie nie przypuszczał, że wygląd kokpitu odrzutowca może się różnić od wyglądu panelu przyrządów Cessny. Teraz dopiero wiemy, że jest inaczej. Tutaj też nie do końca się trzeba z tym zgodzić, dlatego że w wersji 4.0 tego symulatora, no tutaj rzeczywiście panel Cessny był niemalże identyczny z panelem odrzutowca Learjet,
ale tam był też Boeing w tej wersji 4.0. No i ten Boeing miał już zupełnie inną właśnie deskę rozdzielczą, więc tutaj jednak były też różnice. Czytajmy dalej. Ponieważ komputerowy model samolotu nie został zmieniony, tak, reakcje twojej Cessny nadal będą przypominały zachowanie się Messerschmitta Bf-109, to tak naprawdę nic nie zyskamy przy zakupie nowej wersji. Czyli jakby sugeruje tutaj autor, jak rozumiem, że względem wersji 4.0 nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o sterowanie samolotów. Jest to toporne, ale to może sugerować też klatkowanie. Super grafiki nie można oglądać, bo samolot w tym czasie nie chce lecieć, więc szczerze mówiąc, po kilkugodzinnym lataniu FS5 na komputerze 386DX40 z ulgą przesiadłem się z powrotem na FS4. No czyli dla tutaj autora latanie na piące było no makabrą, po prostu miał wielkie klatkowanie. No i dobrze, tutaj przerwę, tu dalej autor jeszcze rozpisuje się o dźwięku, który też dosyć krytykuje, że jest niski. I dalej mamy tutaj obszerny opis przelotu, który wykonał autor, i ten przelot jest rozpisany tu dalej aż na dwie strony. Swoją drogą była to też, jak na tamte czasy, dosyć ciekawa lektura i wiedza o tym, jak działa na przykład nawigacja w samolotach, czym są tam różne nawigacje typu VOR, ADF, można też poczytać, czym jest ILS. Ja tutaj posłużę się tym opisem tego przelotu, dlatego że w samym symulatorze nie zdobędziemy informacji o częstotliwościach różnych pomocy nawigacyjnych, jak ADF-ów, VOR-ów i ILS-ów. Z tego co wiem, to do tego symulatora oczywiście była dołączona drukowana instrukcja i w tej instrukcji były tutaj rozrysowane wszystkie jakieś tam mapy z podanymi tymi częstotliwościami. No ja instrukcji nie posiadam, a jak też sprawdzałem na SkyVector i chciałem zobaczyć, czy jakieś tutaj częstotliwości działają, to no nie sprawdzałem oczywiście wszystkich, wziąłem tam jakieś jedno lotnisko i sprawdziłem jego ILS, podejście na jakiś tam pas. No i ta częstotliwość była inna, tak, czyli już te częstotliwości się musiały pozmieniać, bo to już jednak kopę lat minęło. Więc ja posłużę się tym opisem, dlatego że tutaj autor właśnie uwzględnia te wszystkie częstotliwości, na które trzeba się przełączać w czasie przelotu. Więc ja posłużę się tym opisem i w zasadzie wykonam lot, jaki tutaj autor podaje. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zerknijmy jeszcze sobie na tabelkę końcową. Grafika 95%, dźwięk jedynie 50%, grywalność 85%, pomysł 80% i ogółem 85%, także całkiem dobre noty. Tutaj grafika oczywiście bardzo wysoko, za to dźwięk no przeciętnie. Weźmy sobie kolejny numer Gamblera, jest to numer 7 z roku 95. I będzie to ostatnie czasopismo, jakie sobie zobaczymy. A tutaj na stronach 58 i 59 znalazłem jeszcze krótką wzmiankę tylko o pojawieniu się wersji 5.1. Także tej już poprawionej wersji, na której ja będę latał, gdzie rzeczywiście widać różnicę bitmap terenu. Poprawiono właśnie jakość grafiki. I zobaczmy sobie, co tutaj pisze pan autor Wiktor Kozłowski. Poważni panowie z Microsoftu zaszczycili nas, szaraczków, kolejną wersją symulatora lotu. Po prostu symulatora lotu. Tutaj trochę niska ocena chyba samego siebie, ale dobrze, kontynuujmy. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że jest lepiej. W stosunku do wersji 5.0 zmieniła się grafika i liczba dyskietek. W sumie 4 sztuki. Tak, poprzednia wersja 5.0 miała 2 sztuki, jak informował nas Secret Service. Sam program zoptymalizowano dla Pentium. Niby drobna rzecz, a cieszy. Tylko kogo? Nie od dziś wiadomo, że ludziska kupują nowe procesory zamiast pieców CO. A tu jeszcze można zapuścić sobie zoptymalizowany symulator lotu. Żyć nie umierać. No tutaj mamy trochę sarkazmu, jako że właśnie procesory Pentium były bardzo drogie na ówczesne lata. W porównaniu do wypłaty oczywiście zarabiało się w 75 chyba średnio 700 zł, a taki Pentium kosztował 2300 około. Dobrze, czytajmy dalej. Co do grafiki, różnica jest niedostrzegalna, dopóki siedzi się na lotnisku. Podczas lotu koszącego świat też jest płaski. Wystarczy jednak zbić się na 3000 stóp, stamtąd wszystko wygląda inaczej. No tutaj rzeczywiście, jeżeli siedzimy na lotnisku, to się zgodzę z autorem, w ogóle nie widać różnicy między tymi wersjami symulatora, ale jak się wzbijemy w powietrze, to już widać, że te tekstury w 5.1 są tak lepszej jakości. Czytajmy dalej. Troski ludzkie, kompleksy itp. Zostają na dole. Świat jest piękny. Ziemia w dole cała pokryta bitmapami. I wszystko w rozdzielczości 640x400.
No tutaj można się już śmiać trochę z tej rozdzielczości, ale kiedyś to było rzeczywiście, to były wysokie standardy, może coś jak dzisiaj 4K. No i tak, tutaj autor podkreśla, że Ziemia jest na dole cała pokryta bitmapami. Oczywiście w wersji 5.0 też cała Ziemia była pokryta bitmapami, tylko tu chodzi teraz o jakość tych bitmap. Tak? Tutaj w wersji 5.1 dodano wiele szczegółów do tych tekstur. Tych szczegółów brakowało w wersji 5.0. Czytajmy dalej. Niestety efekty dźwiękowe Sound Blaster przypominają automikser łączący w jedną całość pluski, wycie silnika odrzutowego i warkot silnika Cessny. Park maszynowy nie zmienił się. Cessna, odrzutowiec, kamel i szybowiec. No i tutaj oczywiście też mamy krytyczny głos co do dźwięku, bo rzeczywiście te dźwięki są słabe. Park maszynowy bez zmian. Grywalność jest mizerna, bo jak długo można latać, kiedy wokół nic się nie dzieje? Ale takie są założenia programu. Jest to flight simulator, a nie odwzorowanie wojny w powietrzu. Program dla romantycznych pilotów lubiących piękne widoki, nienawidzących krwi, wybuchów i pytań typu on mnie czy ja jego. No i tutaj też należy chyba podkreślić, że no w tamtych latach jeszcze bardziej no miłośników takich lotów chyba było bardzo mało. Lotów takich lotów cywilnych, gdzie no nie walczyliśmy z żadnym przeciwnikiem. No onegdaj gracze grali głównie tylko na symulatorach wojskowych, gdzie właśnie polegało to na strzelaniu, co było tak jakąś tam formą rozrywki. A takie latanie było po prostu uważane za jakąś nudę i w zasadzie po co to komu. Czytajmy dalej. Jeszcze jedno. Poniżej 486DX2 lepiej nie schodzić. Grafika potrafi zapierać dech nawet procesorowi. Tak, bardzo fajne podsumowanie, jeżeli chodzi o wydajność tego symulatora, gdzie potrzeba było też naprawdę właśnie wydajnego procesora. I podsumowanko. Grafika 100%. Tutaj oczywiście już na maksa. Wcześniej wersja 5.0 miała w Gamblerze 95%. Dźwięk 65, troszkę lepiej niż w recenzji 5.0, gdzie było 50%. Grywalność 70, pomysł 90 i ogółem 80%, czyli i tak bardzo dobra nota. Tutaj grywalność też troszkę niżej, no bo jak tutaj pan Wiktor stwierdził, woli symulatory, gdzie się strzela. I możemy zobaczyć też sobie screeny, jak to wygląda. Rzeczywiście widzimy tu lepszej jakości teksturki. I to tyle w sumie, co znalazłem, jeżeli chodzi o czasopisma, które tutaj rozpisywały się o tym symulatorze. Wróćmy zatem do latania. Zobaczmy może sobie najpierw, co ten symulator tutaj oferował. Normalnie tutaj uruchamiamy się, jesteśmy gotowi do startu na lotnisku w Chicago Max i to jest tryb Normal Flight w tej chwili. I Normal Flight tak naprawdę uruchamia jedną z sytuacji. Mamy coś takiego jak situations, czyli sytuacje przeróżne. I ten normalny lot to jest sytuacja, która się nazywa start, taka sytuacja startowa, tak to sobie nazwano. No ale tu mamy również inne sytuacje, które możemy sobie oczywiście wczytać. Na przykład jakieś tam podejście do lądowania podczas burzy w Oakland, czy też jakieś tam podejście na przykład San Francisco ILS, jakieś tam szybowanie, lot nad Paryżem, lądowanie na lotniskowcu. Także mamy tu trochę takich już gotowych właśnie presetów do lotu, gdzie możemy to sobie zapuścić. Tak, i na przykład możemy sobie wziąć na przykład lot w Paryżu, dajmy sobie i tak się prezentuje Paryż. Możemy schować podwozie klawiszem G albo po prostu tutaj klikamy. Tak, także kokpit też jest częściowo klikalny, co ciekawe. No i tak się tu prezentuje Paryż, lecimy właśnie wprost na wieżę Eiffla. Co też ciekawe, wykrył mi tutaj DOSBox, oczywiście to uruchomiłem pod DOSBoxem. Wykrył mi wolant, tak? Także ja tutaj mogę sterować wolantem. I to też jest bardzo fajne i wygodne, bo jednak próbowałem lądować na klawiaturze i nie udawało mi się to. Dopiero z wolantem tutaj da się latać, ale oczywiście wolant też trzeba sobie ustawić w ustawieniach. Mamy tutaj joystick i tutaj trzeba sobie wskazać, domyślnie jest to wyłączone, trzeba sobie wskazać na przykład, że chcemy mieć joystickiem sterowanie lotkami i sterem wysokości. No i to działa. Były też problemy, bo jak podpiąłem na przykład jeszcze orczyk, to on tutaj jako hamulce, tak, osi hamowania na orczyku wykrywał tutaj mi jako wolant i musiałem samolotem sterować na przykład hamulcami na pedałach, co no, było ciężkie, więc odpiąłem po prostu orczyk i zaczęło tutaj wykrywać mi jako pierwszy właśnie ten joystick, jako właśnie mój wolant.
Nie udało mi się też podpiąć przepustnic, ale tutaj można się jeszcze z tym obyć. Najważniejsze, że mamy sterowanie. Także da się tu jeszcze na jakimś joysticku czy wolancie polatać. Jest też sterowanie myszką, ale sterowanie myszką jest bardzo ciężkie. Tutaj nawet chyba gorsze od klawiatury, bo ta mysz jakoś bardzo dziwnie reaguje. Przesuwanie myszy na przykład w lewo-prawo powoduje też używanie steru wysokości, co jest w ogóle jakieś nieintuicyjne. Zobaczmy sobie, jak już jesteśmy w opcjach, opcje tutaj ogólne i tutaj mamy, jak ma wystartować ten sam symulator, czy właśnie jako normal flight. Normal flight to jest właśnie situation, startup situation. Możemy sobie wskazać, która to sytuacja ma być startowa. Domyślnie jest to ta startowa, ale możemy sobie wybrać dowolną inną i od razu po wczytaniu lecieć w danej sytuacji. Mamy, skąd ma wziąć symulator czas, czy to będzie czas zapisany w sytuacji, czy czas z systemu, czy ma być włączony dźwięk, no i tu różne tam jeszcze opcje. Możemy też włączyć sobie, że właśnie ma się uruchomić jakieś tam demo i tu możemy też sobie wybrać, które demo ma się uruchomić. Co ciekawe, jak przerwiemy oglądanie tego dema, tak, to sobie oglądamy, jak tam komputer sam sobie lata, ale możemy to przerwać i przejąć po prostu stery i też lecieć w tej danej scenerii. No i tutaj opcje wyświetlania. O, możemy sobie zobaczyć pewne presety. Co do w porównaniu w wersji 5.0 pojawiło się tutaj dużo więcej właśnie tych opcji konfiguracyjnych. Przede wszystkim pojawił się właśnie też procesor Pentium, o czym tam pisano w Gamblerze w numerze z 95 roku, że właśnie w wersji 5.1 pojawiło się wsparcie dla Pentium. No i mamy tak różne procesory z rodziny 386 także i 486. Ja tutaj używam z pewnego domyślnego ustawienia, które mi po prostu działa po ściągnięciu, tak, po ściągnięciu tego symulatora z internetu. Bez problemu można ściągnąć to z internetu w jakichś tam porzuconych starych grach. I tutaj mamy też opcję co do grafiki. Tak, mamy, że chcemy mieć ładną grafikę, ale wolniej działającą i tak dalej. Tu oczywiście możemy sobie spokojnie wszystko ustawić na maksa na dzisiejszych komputerach, to no, ludzie tutaj w latach 95 pewnie by marzyli, żeby móc uzyskać taką wydajność, jaką możemy uzyskać dzisiaj na tym symulatorze. Mamy też opcję co do scenerii, możemy sobie śmiało wszystko powłączać. Jedynie to wygładzanie obrazu wygląda brzydko, to tego nie włączam, ale tak, mamy włączenie na przykład tekstur dla ziemi, budynków, nieba, wody i tak dalej. Tu mamy ostrzeżenia, że wymaga to dużo pamięci. Dobrze, tutaj to sobie potwierdźmy. I też opcje to do samolotu, że też jest pokryty teksturami, że widać mu tam śmigiełko i takie tam rzeczy. Mamy opcje dźwiękowe tutaj. Tak, możemy sobie powłączać pewne dźwięki czy wyłączyć i karta dźwiękowa. Tutaj niestety nie można na tej domyślnej zmienić głośności. Silnik tu strasznie głośno wyje. Można zmienić głośność z kolei na tym Sound Blasterze Pro, ale dźwięk działa jeszcze gorzej, strasznie tam skacze głośność, ta regulacja głośności coś się psuje, więc zostawiam to na domyślnym. Warto też zajrzeć w instrumenty, możemy sobie włączyć częstotliwość odświeżania chyba tych instrumentów, włączyć sobie wysoką, że panel ma być fotorealistyczny i tutaj warto włączyć, że właśnie prędkościomierz ma wyświetlać wskazywaną prędkość, tak, a nie rzeczywistą prędkość, tak jak to mamy w opisie, że bez tej opcji to mamy true airspeed, a nie indicated airspeed, więc zaznaczam sobie tą opcję. Co do country, mamy ustawienia tak jednostek czy systemu w Stanach Zjednoczonych, czy metryczne, ale mamy wysokość dalej w stopach, czy wszystko ma być po prostu metryczne. Ja sobie zostawię na przykład tak jak jest domyślnie. Dobrze, tyle tutaj z tych opcji. Tutaj jak możecie też zauważyć, domyślnie po uruchomieniu tej gry w DOSBoxie jednak grafika nie jest zbyt płynna, bo trzeba sobie też podnieść jakby ilość cykli procesora, bo domyślnie jest to właśnie troszkę ten procesor jest zastopowany, żeby gra nie zadziałała za szybko też. No, jest to też podyktowane tym, że stare gry były uzależnione od cyklu zegara procesora, więc animacja przyspieszała po prostu, ale tutaj nie musimy się tego obawiać, animacja nam nie przyspieszy, dlatego możemy może nawet parę dziesiąt razy, no może parę dziesiąt nie, ale paręnaście razy na pewno trzeba wcisnąć tutaj klawisz
Ctrl F12, co zwiększa ilość cykli procesora w DOSBoxie, dzięki czemu tak ten symulator może działać dużo płynniej i nie musimy się już przejmować jakimiś tutaj lagami, skokami, co było często opisywane właśnie w czasopismach, że ta gra strasznie klatkuje. No my tego klatkowania możemy się dosyć łatwo pozbyć na współczesnych tutaj sprzętach. I zobaczmy sobie jeszcze, co tutaj mamy w menu Options. Zobaczmy sobie kolejny element w menu. Jest to Entertainment, czyli takie różne gry i zabawy. Mamy Dual Player, czyli gra dwuosobowa. Tu można było się połączyć z modemem. Tu mamy tak konfigurację, jakieś porty szeregowe COM1, COM2, wpisanie numeru telefonu, tak, czyli połączenie z modemem. Czekaj na dzwonek. Także takie archaiczne rzeczy. Oczywiście to już się raczej z nikim nie połączymy przez to. Mamy też pewne opcje, jak ma tam wyglądać samolot drugiego gracza. Autopilot zalokowany na właśnie drugiego gracza. ADF nam śledzi drugiego gracza i takie ciekawe opcje, żebyśmy tak mieli orientację, gdzie ten drugi gracz się znajduje. No jakiś lot formacji. Mamy tu jakiś crop duster, czyli opryski pól jakimiś wstrętnymi chemikaliami i jakaś szybka praktyka, tak? Czyli tu mamy takie różne mini gierki. I mamy wyzwania. Tutaj mamy tak, jakieś przeloty, jakieś podejścia do lądowania, czy loty wedle przyrządów. Na przykład lądowanie też na lotniskowcu. I mamy też tutaj poziom trudności ustawiony. Możemy sobie wybrać. I mamy też tutaj wyzwania zaawansowane, jak i podstawowe. I tu mamy różne zaawansowane. No i zobaczmy sobie na przykład jakiś tam lot IFR. Chociaż nie będę tego wszystkiego wykonywał. Tutaj przełączyło nas też na samolot Learjet. Odrzutowiec biznesowy. Jaki tu mamy widok? Tu mamy... Aha, ja stoję na ziemi. I ciekawe, bo nie na pasie, tylko gdzieś na trawie. Dobrze, zostawmy to sobie. Mamy coś takiego jak jeszcze Flight Instruction, czyli właśnie możemy sobie odbyć jakiś kurs. Weźmy sobie taksi. I teraz i tak instruktor kontroluje samolot. Mamy tutaj opisy, co się dzieje, co on wykonuje, w jaki sposób powinniśmy na przykład kołować. I po zakończeniu takiej instrukcji sami przejmujemy tak stery i staramy się wykonać to, co tutaj instruktor wykonuje. To żeby to zakończyć, dajemy Escape. I teraz tak, ja przejmuję stery, możemy kołować sobie samodzielnie. Ale wróćmy do normalnego lotu i zobaczmy dalej, co mamy dalej. Mamy Land Me. Bardzo ciekawa opcja, jeżeli ktoś nie potrafi jeszcze wylądować tutaj w tym symulatorze, to można się wzbić w powietrze, co jest dosyć jeszcze proste, jeżeli używamy klawiatury nawet, ale rzeczywiście trudniej jest wylądować, na przykład nie mając wolantu czy joysticka, więc możemy na przykład użyć opcji Land Me i wtedy instruktor jakby przejmie samolot za nas, czyli komputer i po prostu wyląduje samodzielnie bez naszego udziału. Oczywiście też jeżeli w pobliżu będzie lotnisko, bo jeżeli nie, to dostaniemy informację, że po prostu nie ma w pobliżu lotniska. No i też mamy powtórkę. Powtórka przeważnie tutaj jest wstecz tylko 50 sekund. Możemy też zmienić sobie tak tempo tej powtórki. Możemy też nagrać sobie jakiś lot i tutaj też możemy sobie odtworzyć na przykład szybowanie, możemy sobie wziąć Escape, aby przerwać i tak mamy napis, to jest video i że sobie możemy to oglądać. Jak po prostu ktoś latał i to zostało nagrane. Możemy dać Escape i teraz jest jeszcze pauza. No i teraz jakby przejmujemy stery i możemy sobie sami szybować. O kurde, ale mi wychyliło. Dobrze, zobaczmy chyba kraksę, jak wygląda. Nie, jeszcze się nie rozbiłem. Zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Mamy analizę lotów, możemy sobie to włączyć, żeby mieć analizę lotów. Mamy logbook, możemy sobie tutaj logować nasze godziny lotów. To trzeba sobie jeszcze włączyć w opcjach, żeby w preferences, żeby tam ten automatycznie po zakończeniu, tak wyłączeniu tego symulatora, dostaniemy okienko, żeby sobie zalogować nasz lot i wtedy podajemy
Możemy sobie też podać jakiś komentarz. I tu mamy ilość wylatanych godzin po prostu. Tak, tu mamy też różne sytuacje, w których możemy się znajdować też. I sytuacje możemy zapisać. Ja na przykład zapisałem sobie sytuację Cold and Dark. Wczytam ją sobie teraz. No i zapisanie sytuacji jest o tyle fajne, że możemy ustawić właśnie pewne przyrządy samolotu. Możemy sobie na przykład, zaciągnąłem sobie hamulec postojowy. Tutaj powyłączałem sobie iskrowniki. Także wyłączyłem silnik. Jesteśmy jakby cold and dark, może nie do końca, bo tu nie ma na przykład włączenia awioniki. Awionika jest zawsze włączona, ale powyłączałem jakieś tam światła. Wyłączyłem po prostu co się dało. No i jestem powiedzmy maksymalnie tutaj powyłączany z tym samolotem i teraz mogę sobie tak odpalić ten samolot własnoręcznie i kołować na pas. No i różni się to o tyle, że właśnie normalnie jesteśmy już uruchomieni z samolotem. Jesteśmy na pasie, tak, ustawieni. Także można sobie zapisać sytuację, skonfigurować tak samolot jak chcemy i zapisać sytuację. No i mamy też reset sytuacji, czyli jeżeli chcemy ponownie się w tej sytuacji znaleźć, w jakiej jesteśmy wczytani, to możemy to sobie zresetować. I tutaj jedno z ważniejszych oczywiście okienek to jest wybór samolotu i tutaj wielkie rozczarowanie, ponieważ samolotów jest tylko 4, z czego też jeden to jest szybowiec, więc tak, samolotów z napędem silnikowym to już mamy tylko 3. Przy czym jeden jest bardzo stareńki, Sopwith Camel z I wojny światowej. Nie mamy za to właśnie dużych odrzutowców typu Boeing. A Boeing był w wersji 4.0, więc tutaj wielki minus dla wersji 5 i 5.1, że nie mamy dużych liniowych odrzutowców. Mamy Cessnę, mamy odrzutowca biznesowego Learjet, szybowca i właśnie Sopwith Camel. I możemy sobie też zobaczyć tutaj jakby osiągi tych poszczególnych samolotów, jak sobie to wybierzemy. I dobrze, zobaczmy sobie, jak wygląda Sopwith Camel. Tak się prezentuje jego kokpit. Oczywiście jest to samolot z ogonem ciągniętym po ziemi i ten widok jest tak ustawiony wysoko. Tutaj trochę klawiszologii, to ja teraz klawiszem S sobie zmieniam widok, albo Shift S możemy się cofać. Tak, mamy widok z wieży, widok zewnętrzny i tu teraz Shift i klawisze numeryczne możemy sobie zmieniać stronę, w którą patrzymy. Jeżeli przeszkadza nam teraz w widoku zewnętrznym tablica przyrządów, możemy wcisnąć klawisz W, żeby to się pokazało po prostu na pełnym ekranie i jest w sumie dużo lepiej. Są też opcje, które to automatycznie robią, to są opcje tam w widokach, że ten panel będzie się automatycznie ukrywał przy widoku zewnętrznym, a z kokpitu będzie zawsze panel pokazany, z tym, że klawisz W wtedy nie będzie nam działał. Tak, także z tego menu tyle. No to jak już jesteśmy w widokach, to właśnie tu możemy sobie zobaczyć tą opcję. Chyba View Options to było, tak, i tu możemy sobie włączyć, że dam jeszcze podpisy pod okna. Tak, i mamy tu opcję M jako Full Screen External View, czyli widok zewnętrzny zawsze na full screen ma być i teraz jak dam klawisz S, to automatycznie mam full screen, nie mam panelu. Tutaj nie ma kolizji z samolotami innymi. Samoloty po prostu przelatują i właśnie przejechał przeze mnie inny samolot, który startuje z tego lotniska. Co ciekawe, też domyślnie znajdujemy się w lotnisku Chicago Max. Jest to już lotnisko nieistniejące obecnie. Lotnisko to zostało zburzone bodajże w 2001 roku. Jest to lotnisko na takim sztucznie uformowanym półwyspie właśnie w Chicago. No i zobaczmy sobie dalej, co tu mamy w widokach. Tak, tu mamy jakby ustawienie tych okien, możemy tym sobie przesuwać tymi oknami, ale też można tu myszką złapać okno i tak je sobie przesuwać. Mamy też oczywiście kilka widoków, mamy View 1, to jest to co teraz, możemy sobie włączyć drugi widok, to on jest tutaj takie malutkie okno, czasami ono wchodzi pod spód i trzeba tu trochę próbować się naklikać trochę inaczej, żeby to okno było na wierzchu. I mamy jeszcze widok mapy i ta mapa znowu gdzieś nam chyba pod spód weszła. Tak, wlazło to pod spód, tu jest widok mapy. No jest tutaj bałagan z tymi oknami. Ok, widziałem widok mapy, jest widok mapy. O, możemy sobie minusikiem oddalić ten widok.
O, i mamy widok całej Ziemi. Także dosyć duży zoom możemy sobie zrobić, chociaż jest tutaj już duży przeskok. Tutaj coś się tekstury nie chcą zaczytać. Dobrze, jeszcze sobie tutaj wyłączę jednak, nie tutaj to było, View Options, tu sobie powyłączam to jak było. No tu mamy właśnie też skróty klawiszowe pokazane, plus minus to zoom, S przełącza widok i kwadratowe nawiasy pokazują czy chowają widok 1, widok 2. I można powiedzieć, że ta konfiguracja przetrwała do FSX-a nawet, tak, te klawisze, tak samo się ich używało w FSX-ie. No może poza mapą właśnie tam było to inaczej zrobione. I tak, mamy wyświetlanie instrumentów w panelu z instrumentami. Tylko ja muszę tu wskoczyć. I możemy sobie ukryć ten panel albo pokazać. I opcje dla paneli. Tutaj jest właśnie ciekawa też rzecz, że samolot może zawierać więcej paneli. Ten akurat ma jeden. Ale więcej paneli zawiera, jak już sprawdziłem, Learjet. Bierzmy sobie Learjeta. Zaciągnę hamulec postojowy. I tu mamy właśnie teraz dwa panele i możemy tabulatorem się między tymi panelami przełączać. Zobaczmy, jak to wygląda. Teraz dam tabulator i zmienił się panel, że teraz tutaj zamiast radia mam zegary co do pracy silników. Tak, a tak mamy radio. No i tutaj ten samolot ma akurat dwa panele. Jest to w sumie jedyny samolot z dwoma panelami. Co do paneli, mamy jeszcze możliwość poukrywania sobie pewnych instrumentów, czy też dezaktywowania ich działania. Na przykład wyłączmy sobie airspeed, że jest zakryty, tak, i prędkościomierz jest po prostu zakryty. Jest to technika używana przy szkoleniu pilotów do lotów wedle przyrządów, gdzie właśnie zakrywa się im pewne przyrządy, tak żeby nauczyć ich reakcji, na co mają patrzeć podczas pewnych etapów lotu. Także tu też można tu sobie poustawiać. Ja sobie to wrócę. OK. I mamy też mini controls, takie okienko, gdzie widzimy, w jaki sposób nam się wychylają stery, czy to lotki, czy ster wysokości. A tutaj mamy przepustnicę. Z tym, że jak dla mnie jest to zbędne, dlatego że to wszystko widzimy też na przykład tutaj. Tu widzimy przepustnicę, więc w zasadzie włączanie tego jak dla mnie nie ma sensu. Zobaczmy sobie jeszcze set spot plane. To jest taka opcja, gdzie możemy sobie właśnie ustawić jakby kamerę, która w ogóle skonfigurować widok z zewnątrz. Jak ma być ustawiona kamera domyślnie. Mogę sobie na przykład ustawić, że teraz z boku. Tylko musimy jeszcze zmienić widok. To jest widok z wieży, to jest widok właśnie, o, nasz widok zewnętrzny z boku. I jeżeli teraz sobie ustawię, że chcę, żeby tak patrzyła kamera tutaj bardziej z przodu, to ta kamera się tak obraca. I tak to tu wygląda. Tu mamy jeszcze trochę inne opcje, jak dystans tej kamery. Możemy ustawić wysokość, obroty. I to pokazywałem. I kolejna, co my tutaj jeszcze mamy, to mamy robienie zdjęć. Tak? Możemy sobie zrobić print screen całego ekranu czy poszczególnego widoku tylko i zapisać to sobie do pliku. Ale nie będę tego nic zapisywał. Dalej mamy świat. Jeżeli chodzi o świat, bo mam tak, mamy tryb przeskokowy. To jest chyba coś, co jest znane. O kurczę, tylko coś. Coś mi od razu, ten samolot się przeskakuje. Nie wiedzieć czemu. Tak, bo to się steruje tutaj volantem. Nie wiem, czemu on od razu się rusza. Klawiszem Q możemy się wzbić do góry. I możemy szybko zobaczyć, jak tu wygląda teren Chicago. Dobrze, zostawmy sobie ten tryb przeskokowy i mamy wybór lotniska. Możemy sobie wybrać tutaj najpierw jakby lokację,
Na przykład Chicago mamy tutaj kilka lotnisk, gdzie możemy wybrać, na którym lotnisku chcemy się znaleźć. No i przeskoczmy sobie do jakiegoś. Tak, jestem teraz na tym lotnisku i tak dalej. Możemy tu sobie wybrać. Oczywiście też mamy dostępną, jak było w opisie napisane w opisach w czasopismach, że jest jeszcze Francja i są południowe Niemcy, czyli Monachium, okolice Monachium i też lotniska tutaj mamy w Niemczech do wyboru. Także tak to wygląda i możemy sobie tutaj ustawić dokładną lokację poprzez podanie współrzędnych geograficznych, gdzie chcemy wylądować, na jakiej wysokości, jaki będziemy mieli heading. I możemy ustawić sobie czas. Jest sezon, chociaż sezon, tak jak dam zimę, to raczej nic nie daje. Nie wiem, czy to coś daje za bardzo. Dam lato. No troszeczkę jaśniejsze są tekstury, więc tam troszeczkę zmienia to wygląd. I możemy wybrać sobie porę dnia. Na przykład dajemy sobie zmierzch. Tak, i mamy tutaj też do wyboru pory dnia i pogoda. Możemy sobie skonfigurować pogodę, na przykład chmurki. Możemy teraz to sobie dać jakąś nową warstwę chmur albo sobie edytować tą, co jest tu teraz. Teraz jest zachmurzenie 3/8 nieba. Możemy to sobie oczywiście zmienić. Także włączyć sobie turbulencję. Możemy sobie włączyć oblodzenie, że wystąpi. No i tak samo możemy sobie dodać tutaj warstwę dla wiatru, temperatury, ciśnienie atmosferyczne i widoczność, chociaż tu akurat jest niewidoczne. Tu mamy jeszcze u góry opcję co do obszaru. Tu mamy jakby pogodę dla obszaru global, czyli taką globalną pogodę, ale możemy sobie zdefiniować nowy obszar poprzez dodaj nowy obszar. Możemy to sobie jakoś nazwać. I tu możemy sobie wskazać, jaki to ma być obszar, czyli podajemy współrzędne geograficzne, czyli możemy sobie wytypować poszczególne obszary. Oczywiście jest to bardzo, bardzo ciężkie i może mało intuicyjne w zaznaczaniu tych obszarów, bo musimy się posługiwać tymi współrzędnymi geograficznymi. No i tutaj po tak wyznaczeniu obszaru będziemy mogli też ustawić pogodę, oczywiście tutaj wybierając dany obszar i ustawiając pogodę dla danego obszaru. I tyle, jeżeli chodzi o menu świat i dalej mamy menu symulacja. Mamy tutaj wyłączenie i włączenie dźwięku. Tak jak to było też w FSX-ie, klawisz Q, pauza, prosta sprawa, detekcja tak zderzeń. I tu możemy sobie na przykład włączyć jakieś detekcje różne jeszcze zderzeń. I tu dalej mamy tak prędkość symulacji. Możemy sobie ustawić, jak szybko ma upływać czas, przed dwa razy szybciej. Co ciekawe, możemy też to wyklikiwać na zegarze. Tylko trzeba znaleźć strefę klikania. Tu zmniejszam. A tu zwiększam czas, tak? Upływ czasu to 8-krotnie, 4-krotnie i normalny upływ czasu. Auto coordination, tutaj mamy jakby automatyczne trzymanie steru kierunku. Bardzo fajna opcja, jeżeli nie mamy właśnie orczyka podpiętego, więc bardzo to ułatwia pilotaż i możemy po prostu nawet zakręcać przy kołowaniu czy przy rozpędzaniu samolotu po prostu wolantem, tak? Możemy sterować samolotem w lewo czy w prawo, wchodzić w zakręty na ziemi. Smoke system to po prostu uruchamia wypuszczanie dymu z samolotu. To może przy akrobacjach może się przydać. I bardzo ważna opcja, czyli realizm i niezawodność samolotu. Także tu możemy sobie suwaczkiem zwiększyć realizm kontroli lotu. I tak tutaj też suwaczkiem zwiększamy, że samolot ma być bardziej niezawodny albo w lewo zawodny. Czyli jak rozumiem, tutaj może nam się częściej coś zepsuć. Możemy dać sobie większą tą niezawodność. Tutaj warto powłączać te wszystkie opcje realizmu. Oczywiście będziemy mieli dosyć realny lot. Nie wiem, czemu tu nie mogę tego zmienić. Może to jest dostępne dla Cessny. Zobaczmy. Ok, mam błąd z pamięcią. Tak, włączmy sobie jeszcze raz. I zobaczmy sobie te opcje tutaj realizmu jeszcze. Tak, tutaj warto to wszystko. Tu domyślnie jest to ustawione na
najmniejszy realizm, więc jeżeli chcemy tu latać jak najbardziej realistycznie, warto to wszystko włączyć. Ja na przykład się bardzo zdziwiłem, że nie działa mi na przykład ustawienie mieszanki czy skoku śmigła w ogóle mi nie działa. No to się okazało, że trzeba to sobie wszystko tutaj włączyć. Tak samo i skrowniki nie wyłączały mi silnika i trzeba to sobie włączyć. I jeszcze skok śmigła, że ręcznie ustawiony i tak. I dopiero teraz mamy w pełni realistyczny model lotu. No i silniki i ilość paliwa. Tu widzimy, mamy jeden silnik. Możemy sobie ustawić iskrowniki dla niego, jak mają być ustawione, i selektory paliwa, czyli no tak, selektor paliwa, czy z wszystkich zbiorników ma pobierać paliwo, czy tylko z lewego zbiornika i tak dalej. No i tu mamy ilość paliwa, możemy sobie wpisać po prostu z klawiatury, że na przykład 50% ma mieć lewy zbiornik i 50% prawy zbiornik. I potwierdzamy OK i widzimy, ilość paliwa się zmniejszyła. Nowy ikony, czyli tutaj mamy na przykład autopilot. I to sobie zobaczymy w czasie lotu, czy on działa. Możemy sobie włączyć w zasadzie chyba wszystko, co powinno być. Dajemy przytrzymywanie wysokości, podajemy jaką wysokość chcemy i to powinno działać. Mamy też tutaj opis skrótów klawiszowych, jak i sam autopilot włączamy i włączamy klawiszem Z. I znowu klawisz, który przetrwał aż do wersji FSX-a. Tutaj mamy kontrolę ruchu lotniczego. Nie wiem za bardzo, co włącza ta opcja, bo i tak musimy się komunikować. To zawsze, znaczy możemy się komunikować przez tutaj radio i to zawsze też działa, nawet bez włączonej tej opcji, więc nie wiem za bardzo, co ona robi. Tu mamy włączenie sobie takich różnych ułatwień, jak na przykład ścieżka schodzenia do, tak jak na pas lotniska, wedle na przykład ILS-a, czy jakieś tam takie ułatwiające, takie wskaźniki po prostu pokazujące nam, jak powinniśmy lecieć. Tu możemy to sobie wszystko powłączać. I tu mamy komunikację COM1, częstotliwość możemy sobie ustawić. I na przykład możemy odsłuchać ostatniej wiadomości, ale chyba żadnej nie mamy. Możemy też wysłać wiadomość, że poprosić o start czy lądowanie. I to zobaczymy sobie w czasie przelotu. Mamy nastawy co do radia na F1, na F2, czyli częstotliwości, i możemy sobie też nastawić kierunek na radial, jakim chcemy lecieć. No i ustawienie transpondera. I ustawienie ADF-a. I co ciekawe, żeby w ogóle mieć ADF-a, na przykład tutaj w tej Cessnie, domyślnie mamy tutaj NAV1 i NAV2, a wskaźnika ADF-a nie ma i trzeba go sobie tutaj włączyć i zaznaczyć ten checkbox, żeby teraz podmienić NAV1, podmienić na ADF. O, dopiero zaskoczył. Co ciekawe, wszystko też częstotliwości i tak dalej możemy po prostu tutaj zmieniać wyklikując, więc to też jest bardzo fajne. Nie musimy tam wchodzić w te menu. Tak samo tutaj skłok możemy sobie zmienić. Możemy włączyć sobie ogrzewanie gaźnika dla oblodzeń, jak się pojawią. Tak, włączyć sobie światła. Autopilot tu jest. Jest też zoom. Możemy sobie oddalić trochę widok, jak i przybliżyć. Tak, albo mocno przybliżyć. Tak, i tutaj prędkość co do czasu, to pokazywałem też w Learjecie. No i też mamy iskrowniki teraz. Tak, wyłączyliśmy sobie silnik i silnik nam zgasł. No i wystarczy dać teraz na start, żeby się odpalił. I mamy ostatnie menu, scenerie library. Tak, jeżeli nie wiesz, co robisz, to nie rób, ale tutaj możemy sobie wybrać na przykład scenerię ze starego poprzedniej wersji symulatora FS4, czwartej wersji. Tu mamy piątą i świat oprysków samolotowych. Nie wiem, co to jest. Jakaś inna sceneria. Złożoność scenerii. Tutaj właśnie mamy, że bardzo gęsta złożoność albo że bardzo rzadka. No i to też ma wpływ na wydajność oczywiście. Możemy to sobie też włączyć, że mamy gwiazdy na niebie, że mamy światła lądowania. A tutaj bez scenerii, więc to tego nie włączamy. No i że jest światło księżyca w nocy. Takie bajerki graficzne. Dobrze. I dynamic scenery. Tu też możemy sobie włączyć pewne obiekty dynamiczne, jak właśnie ruch lotniczy, jak ruch naziemny.
jakiś tam serwis lotniskowy, że się pokazuje i jakiś tam ruch poza lotniskiem, typu na przykład żaglówki sobie pływają, czy statki, coś w tym stylu. No i też jak tutaj gęsto, żeby chcemy, żeby to było. A dajmy sobie normal. I jeszcze co do właśnie klawiszologii, mamy tak jak w FSX-ie, możemy sobie tutaj klawiszami F3 zwiększać ciąg, F2 zmniejszać, czy też F4 na maksa od razu ciąg, albo F1. Tak odciągamy ciąg, to też działa klawiszami Page Up i Page Down dodatkowo. No i skok śmigła to samo, tylko z trzymając jeszcze klawisz Ctrl, czyli Ctrl F2. Tak zmieniam i Ctrl F3 zmieniam skok śmigła i tak samo mieszanka, tylko dodatkowo trzymamy Ctrl Shift. I Ctrl Shift F2 zubaża mieszankę i Ctrl Shift F3 wzbogaca. Co do klap, to też możemy tu sobie klikać, żeby zmieniać położenie klap, ale tu mamy też do tego klawisze od F5 do F8. Teraz mam F5, F6 idzie mi w dół, jeszcze niżej i F8 maksymalnie wychylenie. Tutaj mi ten pośredni stan omija, ale można go sobie kliknąć, jak ktoś potrzebuje. F7, F6 i F5 podniesione. No i wybór i skierowników. Możemy też tutaj klikać albo posłużyć się M plus minus. Czyli teraz lewy skierownik, oba. Jeżeli chodzi o trymer, to używamy klawisza na przykład 7 i 1 na klawiaturze numerycznej i możemy sobie trymować ster wysokości. Jeżeli chodzi o nastaw wysokościomierza, to tu też jest klikalne. Klikamy B i wysokościomierz nam się nastawił. Automatycznie nam się nastawia. Tutaj kurs na nawach możemy sobie klikając tutaj też pokrętło ustawiać. Albo chyba też tu klikając, tak, też możemy sobie to ustawiać. Tutaj chyba to już nie jest klikalne, nie ma tutaj heading buga. Musimy to zrobić sobie z menu autopilota. No i wykonajmy sobie lot. To będzie ten sam lot, który był pokazany w Gamblerze. Ze względu na to, że też tam mam spisane wszystkie częstotliwości, które mogły ulec zmianie, bo jednak te 25 lat minęło. Ja sobie ustawię sytuację moją, którą sobie wcześniej przygotowałem jako cold and dark, żeby nie było. OK. Może jeszcze zmieńmy sobie. Niech będzie świt, ale. Dobrze, dajmy może 5:30. Czyli jest jeszcze dosyć ciemno. No to nie jest, jak mówiłem, całkiem cold and dark, jako że mamy włączoną awionikę. Tu się chyba nie da tej awioniki wyłączyć. Dobrze, pobawmy się tutaj w lot. Uruchommy sobie światła. OK. Skok śmigła na maksa. Mieszanka wzbogacona. I tu startujemy, wystarczy dać na start. I silnik wystartował. Ciśnienie oleju rośnie, troszkę zwiększmy ciąg. O. Tak, do 1000 obrotów olej. Olej troszkę jeszcze bardziej wzrosnął, fajnie. I widzimy efekty graficzne, przy okazji widzimy troszkę oświetlenie tutaj pasa nocą. Dzięki tutaj światłom lądowania, Ctrl L możemy tutaj kontrolować te światła. Mamy też oświetlenie takie nocne na czerwono. I nastawmy sobie koma, może w ogóle tak, jesteśmy na lotnisku w Chicago Meigs. Polecimy sobie do Champaign. To jest miasteczko w stanie Illinois, także będziemy lecieli ogólnie na południe. No i przelecimy tu sobie przez parę worów, będziemy też kierowali się najpierw na ADF-a. I nastawmy sobie koma na Chicago Meigs i
To jest 121. 121, 30. Wedle tego, co sobie spisałem z Gamblera. Zobaczmy Communication Radio i Send Message, Request to Takeoff. Tu mamy nasz kod wywoławczy, jest to Microsoft Flight Simulator. Tak, prosimy o zgodę na start. Dobrze, przy okazji ustawię sobie jeszcze ADF-a. Zrobię to już tutaj. Najpierw lecimy na ADF o częstotliwości 3.3.2. I tu trzeba sobie zaznaczyć tego checkboxa, żeby ten tutaj przyrząd NAV2 zamienił nam się na przyrząd ADF. Tak, zostało to podmienione. Mamy teraz ADF. Mamy odpowiedź od kontroli lotów. Taxi to runway of your choice. Tak, bardzo ciekawe, że musimy sobie sami wybrać, skąd chcemy, z jakiego pasa wystartować. I mamy squawk 0271 0. O kurde. 0271. Tutaj ten squawk jest raczej chyba trapą, do niczego chyba nie jest potrzebny. I jeszcze sobie nastawię od razu tak. Nastawimy sobie kolejną radiolatarnię. To będzie WOR w Ermen. A nie, to ADF jest w Ermen. Następny WOR będzie w Pioton. I to jest częstotliwość 113.20. A dostałem clear for takeoff. Super. Jeszcze się nie ruszyłem z miejsca. 113.20. Ok. Widać, że złapał też już dystans od razu mi. I kierunek, jakim będziemy lecieli do tego wora, to będzie 172. Nastawmy to sobie. Tu możemy przytrzymać i nam się scrolluje. 172. Dobrze, podkołujmy tam tutaj sobie. Zwolnienie hamulców to jest kropka i control kropka to jest włączenie hamulców postojowych. Więc ja zwalniam hamulce postojowe. F3 zwiększamy ciąg albo page up. I tu sobie wykonamy za nim. Dobrze, nie będę się tu ceregielił. Ja już dostałem clear for takeoff, więc więc jadę. Dobrze, wykręćmy tu sobie na pas. Dobrze, widzę, że ten też się nie ceregieli. Jesteśmy na pasie, damy sobie klapy lekko w dół, F6. No i lecimy. Pełny ciąg. I mogę unosić, dobra. Tak wygląda Chicago nocą. Dobrze, schowamy podwozie, klawisz G. Klapy w górę. No i wykręcam wedle tutaj tego, co mi pokazuje ADF, czyli tak, żeby igła ustawiła mi się pionowo w górę, czyli będę leciał dokładnie na radiolatarnię. Sterowiec.
Dobrze, włączmy sobie autopilota i zapuszczę tu sobie utrzymywanie wysokości na niech będzie 5000. W sumie tak jak też było w opisie tutaj w Gamblerze. Także jest autopilot. Jestem teraz na 1500 stóp. Także wzbijamy. Dobra. I lecimy do ADF-a tak długo w sumie, aż przelecimy nad nim, czyli nam się wskazówka obróci. To może trochę potrwać. Ja tu może przyspieszę trochę czas. I na autopilocie czas maksymalnie możemy ustawić 4 razy. Jak będziemy chcieli dać więcej, to mamy ostrzeżenie, że nie możemy ustawić na szybszy upływ czasu. Tu mamy w dole piękne lotnisko. I już samolot nam wyrównał na 5000, czyli autopilot działa. Dobrze, niech się jeszcze trochę rozpędzi. Wrzućmy jeszcze sobie sim, realizm. Tak, to sobie dam na maksa. Tak się prezentuje wersja 5.1 Microsoft Flight Simulator. Lot nocą. No w sumie porankiem. Zaraz powinno wzejść słońce. Jest godzina 5.43, a jakieś chyba 59 miał być wschód. Dobrze, prędkość tutaj nam się samolotu rozwija. Ctrl F2, troszkę zmniejszymy obroty. Ok, jest tak 2200. I teraz zmniejszymy sobie mieszankę. Znajdziemy sobie tutaj pik na wskaźniku EGT, czyli temperatury spalin. Ale też ADF mi ucieka. Chyba już dolatujemy do... Tak. Minęliśmy ADF, więc kierujemy się na Wora kursem 172. Czyli zakręcamy w lewo. Do tego wora mamy dystans 29 mil morskich. Prędkość 75 węzłów mam. Ok. Dobrze, troszkę już za dużo się odchyliłem. Ja tu sobie włączę autopilota, czemu nie? Niech mi trzyma nawa. Ok, sam już podąża tutaj za pionową igłą. Jest tu, czyli dobrze, lecimy do wora. Ja tu miałem ustawić mieszankę paliwa. Dobrze, to mieliśmy pik. To był pik. Teraz sobie tutaj wezmę ten suwak, ustawię. Na piku. Ok. I teraz wzbogacę mieszankę, żeby mieć tutaj większą moc. Ale tak, żeby temperatura tutaj EGT spadła. No nawet za dużo. O jedną podziałkę wystarczy. Trochę złożę. O, może tyle.
Ok, samolot skonfigurowany do przelotu. Tutaj, jak mówiłem, shiftem i klawiszami numerycznymi możemy się trochę rozglądać. Tu mamy trochę namiastki kokpitu 3D. Oczywiście to wszystko jest atrapą. Wygląda też no, biednie. Dobrze, mamy 21 jeszcze mil morskich do radiolatarni. Przyspieszmy sobie czas. Autopilot nam tutaj trzyma nam kurs i wysokość. Dobrze, mamy 2 mile morskie do radiolatarni, więc zmienimy sobie częstotliwość na kolejną radiolatarnię. Jest to radiolatarnia w Kankakee. To jest 1116. 1-1. No może dam pauzę, bo tu rzeczywiście nie ma stand-by'a i 1-1-6. No co jest? Ok, 1-1-6. I będziemy lecieli tutaj na kurs 190. I 190 niech będzie. Ok, odpauzujmy. Dobrze, autopilot wykręca w prawo. I widzimy też na przykład efekt dryfu żyroskopowego. Tutaj mamy na kompasie kierunek 200. 9, tu mamy tak inny kierunek, 202, mamy troszkę przesunięcie i prawdopodobnie możemy tu sobie kliknąć, żeby o, to się tutaj skalibrowało poprawnie, albo wciskamy klawisz D, co też automatycznie nam tutaj skalibruje i ten klawisz D, bo bodajże przetrwał do FSX-a. Tak samo klawisz B, żeby ustawić sobie prawidłowo ciśnienie na wysokościomierzu. Ja już miałem ustawione prawidłowo. Tutaj powoli nam się już rozjaśnia niebo. Tu z kolei za bardzo nie widzimy dystansu. Jest to tylko WOR bez DMI. Ja sobie wyłączę ADF-a. Kolejna radiolatarnia. Kolejna radiolatarnia to będzie w Danville. I to ma 111. Zero. Ach, tu trzeba klikać też w odpowiednią strefę. Dobrze, 1.0 to będzie w Danville. Będziemy tam lecieli kursem 160. No, za dużo. No i prawie jesteśmy ustawieni. Troszkę w prawo trzeba będzie odbić. I przed nami prawdopodobnie już jest tutaj Kankakee. Jak nam się zmieni tutaj kierunek z tu na from, to znaczy, że minęliśmy wora. Będziemy mogli zakręcać na 160. Dobrze, zaraz powinno być tutaj. Chyba powinniśmy osiągnąć tego wora.
No to widok z góry dużo nie pokazuje. Tutaj trochę lepiej. Jeszcze możemy sobie odzoomować w tą stronę. No jak mamy duże oddalenie, to rzeczywiście te teksturki no już wyglądają lepiej, nie ma takiej pikselozy, ale z bliska jest straszna pikseloza. I widzimy, że już tutaj wora minąłem. Zróbmy tak, klawisz S do kokpitu i na autopilocie wyłączę sobie nawa. Ok, chyba musimy... Ops, tak, panel nam znikł, bo stało się jasno i światła panelu się wyłączyły. Dobrze, przepiszmy to sobie tutaj. 0,0. Ok, tutaj 160. Ok, mogę troszkę w lewo już wykręcać, żeby przechwycić 160. I włączmy sobie z powrotem autopilota na nawa. Ok. Dobra, jedzie ostro w lewo. I tutaj następny wór to będzie już wór nad lotniskiem docelowym, czyli w Champagne. On ma częstotliwość 110. Może go sobie tu włączę na razie. No, ciekawe, że już załapał i czyli wszystko jest dosyć blisko siebie. Tam na razie się udam na kierunek 2, 4, 3. Dobrze, i tutaj do tego naszego wora, do którego lecimy, mamy spory dystans, 42 mile morskie. Lecimy z prędkością 146. Przyspieszmy czas. Także mamy teraz wschód słońca. Robi się coraz widniej. Zobaczymy teraz, jak to wygląda za dnia. No tutaj jesteśmy gdzieś poza miejscowościami, więc te tekstury są jednakowe wszędzie i za bardzo to nie wygląda. Tu mamy jakąś mieścinkę i tu już na przykład nie ma tekstur mieścinki. Także jak na wersję w ogóle tutaj tego symulatora, jeżeli chodzi o przeskok co do wersji 4, a później na wersję 5, no to przeskok był olbrzymi, bo tutaj właśnie dodano przede wszystkim tekstury, czyli grafika już nie jest czysto wektorowa. Mamy pokrycie tekstur, mamy na przykład takie ala fotorealistyczny kokpit, w ogóle kokpity wszystkich samolotów. Wcześniej wszystko było po prostu w wersji 4.0 rysowane na wektorach. Także tutaj ten symulator był no, dużym skokiem jakości, jeżeli chodzi przynajmniej o grafikę. Jeżeli chodzi o sterowanie czy samoloty, to no, jeśli chodzi o sterowanie samolotu, tak jak mogliśmy przeczytać w Gamblerze, to jest to bez większych zmian. Ilość samolotów, jak dla mnie, no, zubożała mocno. Nie mamy dużych liniowców, jak mówiłem wcześniej. No i tak to się prezentuje na przelocie. To akurat rzeczywiście, jak jesteśmy poza scenerią, to jest słabo.
Tu już troszkę nam się coś wyłania, jakąś tekstury. Może jakiegoś miasteczka. Ile mamy? 7 mil morskich do radiolatarni. Także się zbliżamy i będziemy wykręcali na kolejnego tutaj wora. Dobrze, dam pauzę, żeby przy zmianie znowu nie fiksował i damy 110, kierunek 2, 4, 3. Do lotniska mamy 36 mil morskich i to jest ostatnia noga trasy. Ostatni leg. I będziemy lądowali na pasie 32 w Champagne. Tam jest ILS. Podejdziemy sobie ILS-em. Ale to jeszcze trochę potrwa. Tu mamy tak, tu jest jakaś mieścinka i tu powinna być mieścinka Danville. I tam chyba też jest lotnisko. Przyspieszmy to. Tak, mamy tutaj też lotnisko. Tu już miasto nie ma tekstur znowuż. Tylko okolice lotniska są lepiej oteksturowane. Także nie wygląda to też za dobrze, jeżeli chodzi w ogóle o ten symulator. Jeżeli tu w ogóle możemy mówić o dobrej grafice. Tutaj chmury też są takie kwadratowe, kanciaki. To wygląda to trochę jak chmury w Minecrafcie. Jeżeli byśmy się wzbili wyżej, to byśmy przelatywali po prostu przez kwadratowe chmury, przez które nic nie widać. Okay, zbliżamy się do jakiejś strefy lepiej oteksturowanej, co sugeruje, że coś tu będzie ciekawszego. Okay, ja sobie ustawię, nie to chciałem, ustawmy sobie autopilot 247 na heading 247. I ustawmy sobie ILS-a na, a może jeszcze zejdźmy też niżej. Na 2000 niech będzie. Tutaj ciąg trzeba zmniejszyć. I ILS to jest 109. 10. A ja koma ruszam, kurde. I się dziwię, czemu się nie przełącza. 109.10, tak? To już jest miasteczko Champagne, jak mnie mam, i mamy jeszcze 10 mil morskich do lotniska i kurs pasa 3.2.
Jest 3-2. Pięć mil morskich do lotniska, więc tak, tu już coś chyba widać. Jak ktoś tu rozpoznaje te piksele, to są tutaj zielone i czerwone, czyli to będą nasze pasy. Zróbmy tak, autopilot, ADG wyłączę. Tutaj odbijmy w lewo. Ścieżka podejścia nam już podeszła prawie, że... No, ależ tu nic nie widać. O nie! No i nie udało się wylądować, jako że dostałem out of memory, a to oznacza reset symulatora. I jestem z powrotem, ustawiłem sobie samolot, żeby lecieć mniej więcej tak jak leciałem, czyli zmierzamy do lotniska w Champaign, gdzie spróbujemy ponownie wylądować na pasie 32 używając podejścia ILS. Tu widzimy, jak też się prezentują chmury, mamy troszkę niższą podstawę chmur teraz. Także tak wygląda chmura. No, o, tak wygląda chmura. Jest po prostu biały ekran. Do lotniska mam 9 jeszcze mil morskich. O, przelecieliśmy przez chmurę i widzimy kolejne kwadraty tworzących się chmur. Tam już widać troszkę pas lotniska. Mamy jeszcze 8 mil. Myślę, że mogę zacząć troszkę rozpocząć zniżanie. Także odetnijmy trochę ciąg, wejdźmy sobie w autopilota i ustawmy sobie te 2000 wysokość. Ok, autopilot zniża. Tak, teraz lecę na Wora do tego lotniska w Champaign i w sumie powoli będziemy mogli się tu przełączyć na ILS-a. Tu sobie zmienię na Wora, chociaż lotnisko już jest w polu widzenia. Potrzebowalibyśmy wyłączyć, o, nie tutaj, tutaj w autopilocie wyłączyć NAV. Przynajmniej na razie, bo przestawimy się na ILS-a. Jest to częstotliwość 109,10. Tutaj NAV 1, 109,10. Pas 3,2, czyli kręcimy w prawo. O, za dużo. Ok, jest 3,2. Jeszcze sobie dostrójmy koma na lotnisko, czyli 124,85. O, tak, dostajemy komunikat ATIS. Chmury postawię 4100, widać na 40 mil, temperatura 59 Fahrenheita, wysokościomierz 2992, ciśnienie standardowe mamy. Dobra, i możemy sobie poprosić communication, send message, poprośmy o lądowanie. Dobrze, wykręćmy sobie, tak, tu będzie pas 32, wykręćmy sobie w przeciwną stronę,
z wiatrem na kurs 140. Mamy clear to land. Trochę jeszcze tu podbijam cykle procesora do zboksie, bo trochę mi grafika szarpie. Akurat jestem przy middle marker. Ok. Trochę za mocno już skręciłem. 140 miało być. Tam za bardzo już nic nie zobaczę. Mam jeszcze wysokość 2900 i się zniżam. Dobrze, dajmy sobie na autopilocie na przykład heading 140. Jak mi to trzyma? I dobrze, oddalmy się trochę, przyspieszę ten czas, tak żeby ten ścieżka podejścia nam się podniosła, tak żebyśmy byli pod ścieżką schodzenia na ILS, na lotnisko. Tu jeszcze wzbogaćmy mieszankę i skok śmigła. Ok, ścieżka podejścia się podnosi. Wysokość zaraz będzie 2000. Ok, wyrównuję. Dobrze, dalej się jeszcze trochę. I teraz wyłączę sobie heading i wykręćmy na pas. Ok, zaraz przetniemy localizer, ścieżkę na kierunek. Przecięliśmy i jeszcze trzeba kręcić w prawo. Outer marker. Czyli gdzieś tu się ustawimy. I teraz włączę w autopilocie approach. Jednocześnie heading jest approach i alt 2000. Dobra. No i autopilot reaguje, tak, tutaj przechwytuje mi teraz kierunek na lotnisko, super. Także można w stareńkim tutaj symulatorze też polatać wedle przyrządów. I zbliżamy się do ścieżki schodzenia. Tak, zmienia się tutaj ustawienie ścieżki. Także zaraz będziemy zniżali. Wysuniemy sobie podwozie. Trzy zielone klapy. I autopilot tak przechwycił ścieżkę schodzenia. Jest zniżanie. Bardzo dobrze. Klapy w dół bardziej. I klapy maksymalnie. I sobie schodzimy. Także bardzo ładnie. Autopilot tutaj trzyma idealnie ścieżkę schodzenia. Prędkość 65 węzłów, jest ok. No i na stareńkim symulatorze też można polatać. Co prawda mamy lepsze symulatory wyglądające już dużo lepiej. Ta pikseloza graficzna jest jednak straszna. Ale z ciekawości właśnie sobie włączyłem, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda i w ogóle też z taką trochę nostalgią, jako że przeglądając stare czasopisma, znaczy jak byłem jeszcze nastolatkiem, tak, to tutaj podobał mi się ten symulator i przynajmniej jeżeli chodzi o zdjęcia, miałem takie trochę marzenie, żeby też na nim latać. Więc dzisiaj w dobie super szybkich komputerów w porównaniu do tego, co było w 95, można to robić.
OK, wyłączmy autopilota i podejdźmy już sobie ręcznie. Na końcu były jeszcze jakieś podmuchy wiatru. Ups. OK. Siedzimy. I włączmy sobie powtórkę. Zobaczmy sobie na przykład, jak wygląda powtórka tutaj. I mamy 50 minut do obejrzenia. Może zwierzy widok. Oczywiście 50 sekund jest do obejrzenia i widać tutaj podejście, widać cień samolotu, także efekty graficzne na wysokim poziomie. Troszkę spóźniłem załamanie, ale wylądowaliśmy bezpiecznie. Powtórka się skończyła. Okay, widok z boku i z kabiny. No i przyhamujmy tu sobie. Nie widzę tu zjazdu z tego pasa. Ale może już nie będę tutaj zjeżdżał i kołował. Także tak tu się prezentuje ten stary leciwy symulatorek sprzed 25 lat. Działają tutaj, działa nawigacja, działają wory, działają ADF-y. Działa ILS, można podchodzić na autopilocie. Co prawda dobrze jest się obyć tutaj z klawiszami, ze skrótami, żeby tutaj nie wchodzić w to okienko, bo to rzeczywiście stopuje symulator, co też nie jest fajne. Każde wejście w menu po prostu stopuje symulator. Jest wiele utrudnień, bo na przykład nie mamy częstotliwości standby'owych. Musimy wszystko ustawiać od razu na żywca, co czasami też wymaga spauzowania symulatora. Trzeba sobie jakoś radzić. No są też bugi, jak widzieliśmy, tak, wywaliło mi out of memory. Może też jakbym ustawił tutaj w DOSBoxie po prostu większą ilość pamięci, chociaż tam widziałem, że było ustawione 128. I tak jest podwyższona mocna tutaj pamięć dla DOSBoxu i mimo wszystko wywala. Także podsumowując, mamy tutaj symulatorek retro, który całkiem jeszcze sobie radzi. Mamy małą ilość niestety samolotów, ale możemy też sobie ćwiczyć różne i podejścia, i challenge. Mamy różne sytuacje. Graficznie oczywiście to wygląda już bardzo słabo, jest wielka pikseloza. Jakby jeszcze rozdzielczość była duża, to na pewno wyglądałoby to dużo lepiej. Mamy fotorealistyczne panele samolotów. Także tutaj był naprawdę szał, jeżeli chodzi o grafikę. To jak to wyszło w 93, to po prostu była naprawdę rewolucja, ale także rewolucja pod względem wydajności i obciążenia tutaj procesora. Także tak to jest z tymi symulatorami od Microsoftu i tak samo pewnie będzie w tym nadchodzącym w 2020, że po prostu trzeba będzie wymienić komputer i kupić sprzęt za 10 tysięcy co najmniej, żeby przynajmniej cieszyć się w miarę wysoką grafiką. Dobrze, także to tyle, jeżeli chodzi o tutaj retro granie i powrót do przeszłości. Dzięki za oglądanie i cześć wam.